Państwa bardzo serdecznie Elżbieta Cieślak i Robert Tutkowski. Szanowni Państwo, dzień dobry Państwu, ale dzień dobry Radom, miasto marzeń. Te słowa już padły podczas konwencji wyborczej. Miasto marzeń, bo nasze miasto stale się rozwija, pięknieje. Chcemy je zmieniać, chcemy być jeszcze bardziej dumni z Radomia. Dlatego dziś spotykamy się w tym miejscu, w centrum naszego miasta, licznie odwiedzanym przez Radomia, bo chcemy Państwu zaprezentować Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Witkowskiego, Koalicja na Rzecz Zmian. To bardzo silny zespół, silna drużyna, która wprowadzi te zmiany, a siłą tej drużyny jest właśnie współpraca. Ogromne brawa! Współpraca oczywiście tak i przede wszystkim, ale główną siłą tej drużyny jest prezydent Radomia i kandydat na prezydenta Radomia Radosław Witkowski. Panie prezydencie. Tak będzie dobrze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś szczególny dzień i szczególna chwila, bo za moimi plecami jest grupa osób, która będzie ubiegała się o mandaty radnych Rady Miejskiej w wyborach 21 października w ramach Komitetu Wyborców Radosława Witkowskiego, Koalicja na Rzecz Zmian. Szanowni Państwo, za moimi plecami ludzie, z którymi razem będziemy walczyć o to, aby wygrać najbliższe wybory samorządowe. Grupa ludzi, która połączyła się w myśl hasła: chcemy wspólnie razem zmieniać nasze miasto. Chcemy wspólnie zmieniać Radom, tak jak robimy to konsekwentnie od 2014 roku. Razem realizujemy wielkie dla Radomia inwestycje. Wspólnie z mieszkańcami budujemy Radomskie Centrum Sportu, utwardzamy ulice, rozpoczęliśmy budowę trasy NS, ale to nie wszystko. Również realizujemy wiele mniejszych inwestycji, które wpływają na jakość i poprawę jakości życia w naszym mieście. Robimy wszystko, żeby Radom był miastem przyjaznym dla mieszkańców. W najbliższych wyborach chcemy powalczyć o 16 mandatów do Rady Miejskiej, tak aby po 21 października w dalszym ciągu realizować politykę zmian. Werdykt wyborców z 2014 roku, wyborców mieszkańców Radomia, był jednoznaczny. Radomianie chcieli zmian, dlatego wybrali Radosława Witkowskiego i kandydatów wtedy Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Dziś proponujemy mieszkańcom Radomia kontynuację tych zmian. Chcemy razem zmieniać nasze miasto, razem realizować kolejne inwestycje, bo chcemy, aby w 2023 roku Radom był miastem przyjaznym, miastem bezpiecznym i przede wszystkim miastem, w którym się żyje dobrze. Szanowni Państwo, na listach kandydatów na radnych, jak Państwo widzicie, wiele nazwisk, ale też chciałbym podkreślić coś, co jest unikalną siłą tej grupy ludzi, która stoi za moimi plecami. To przede wszystkim różnorodność. Wśród nas są oczywiście samorządowcy, politycy, ludzie, którzy już od wielu lat realizują dobre projekty dla naszego miasta, w tym radni, nie tylko ostatniej, ale również innych kadencji, ale proszę zauważyć, że wśród nas są ludzie społecznicy, przedstawiciele stowarzyszeń, ludzie, którzy wspólnie z nami chcą zmieniać nasze miasto. To jest siła Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego, Koalicja na Rzecz Zmian. Od samego początku deklarowałem, nie chcę zamykać się na tylko i wyłącznie partie polityczne. Szukałem porozumienia ponad podziałami, porozumienia ponadpolitycznego, takiego metapolitycznego, i to się udało. Dziękuję wszystkim, którzy razem ze mną będą ubiegać się o mandat radnego Rady Miejskiej. Ja oczywiście będę ubiegał się w wyborach o mandat prezydenta miasta Radomia, bo mam takie silne przekonanie, że połączenie tych wszystkich dobrych cech, które wspólnie mamy, pozwoli nam realizować zmiany w naszym mieście i pozwoli nam na to, aby ta kolejna, dłuższa kadencja, bo przecież pięcioletnia, była kadencją rozwoju naszego miasta i kadencją tych niezbędnych zmian, które spowodują poprawę jakości życia w Radomiu. Serdecznie Państwu za to dziękuję. Życzę wszystkim powodzenia, aczkolwiek ilość mandatów jest ograniczona i na pewno nie wszyscy ten mandat otrzymają, ale wszystkim myślę, że to, co nas połączyło, to, że wszyscy będziemy przekonywać mieszkańców Radomia, że warto w dalszym ciągu zmieniać nasze miasto.
Serdecznie dziękuję również i chciałbym przedstawić szefa sztabu. Szefem sztabu wyborczego jest pan Robert Utkowski. To jeden z tych społeczników, który do tej pory miał okazję patrzeć na politykę z drugiej strony, raczej ją oceniać. Dziś dostaje szansę i sam będzie mógł realizować program, będzie mógł wpływać na rozwój naszego miasta. Dziękuję ci serdecznie, Robercie, ale dziś oczywiście również i w drugiej roli, czyli roli szefa sztabu, i bardzo proszę prowadź dalsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Tak jak wspomniał pan prezydent, to jest grupa osób, które połączył Radom. Te osoby w znaczkach być może miały czasami różne, w klapach miały być może różne znaczki, ale w sercach wszystkie miały Radom i to jest wspólny mianownik. Radom nas łączy. Statystycznie to jest tak, że na listach są oczywiście przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, a także Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale ja będę podkreślał, że ponad 30% to osoby bezpartyjne. W związku z powyższym to jest koalicja ludzi, którzy po prostu chcą działać na rzecz zmian i chcą wesprzeć prezydenta Radomia w tej linii, którą obrał 4 lata temu i którą, myślę, docenili już radomianie. Pokrótce spróbujemy przedstawić Państwu osoby, które reprezentują, które wchodzą w skład Koalicji na Rzecz Zmian, które ubiegają się o Państwa poparcie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystko o każdym można powiedzieć, bo o każdej z tych osób można byłoby mówić godzinami. To są naprawdę wspaniałe osoby, ale chociaż po jednym zdaniu o każdej osobie postaramy się to zrobić szybko. Kandydaci okręgu pierwszego: Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialny m.in. za służbę zdrowia, opiekę społeczną, działania na rzecz seniorów, ale także za kształcenie dualne, ma olbrzymie doświadczenie z funduszami unijnymi. Wioletta Kotkowska, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, współzałożycielka oraz wieloletnia prezes Stowarzyszenia Przyjaciele Ósemki. Robert Utkowski. Dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny lokalnej i regionalnej telewizji. Dawid Ruszczyk, radny Rady Miejskiej, członek Komisji do Spraw Sportu, Turystyki i Kultury, współorganizator akcji społecznych i charytatywnych. Elżbieta Sobkowiak, wieloletnia dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu, organizatorka imprez kulturalnych i konferencji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Karol Semik, wieloletni dyrektor 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu, potem mazowiecki kurator oświaty, obecnie wiceprezydent Radomia, odpowiedzialny m.in. za oświatę. Marek Kwiatkowski, magister ekonomii, mikroprzedsiębiorca, działający na rynku usług finansowych, społecznik. Iwona Zwolińska, magister prawa i administracji, zarządca nieruchomościami, wieloletnia pracownica RSM-u. Okręg drugi, jedynka na liście, Radosław Witkowski. Ja myślę, że specjalnie przedstawiać nie trzeba. Andrzej Łuczycki, od 1980 roku w NSZZ Solidarność, w 1989 działał w Komitecie Obywatelskim, były senator RP, radny miasta Radomia. Jako wojewódzki inspektor transportu drogowego, przypominam Państwu, przenosił siedzibę Inspekcji Transportu Drogowego z Warszawy do Radomia. Magdalena Lasota, specjalista do spraw marketingu i PR, magister ekonomii, tłumacz przysięgły z języka bułgarskiego, radna Rady Miejskiej, społeczniczka. Robert Chrobotowicz, autor projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego, społecznik zaangażowany w pracę, w tym wypadku głównie na rzecz Ustronia. Monika Domańska, właścicielka firmy usługowej, zaangażowana w pomoc dla chorych, dla dzieci, dla dorosłych, silnie związana z radomską koszykówką także. Anna Ostrowska, od 30 lat związana z radomską oświatą, wieloletnia dyrektor PSP nr 4, wicedyrektorka delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty była, obecnie dyrektorka Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim. I Piotr Skrocki, członek zarządu i sekretarz Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Radomiu, członek zarządu SLD w Radomiu. Mam przyjemność przedstawić okręg numer 3. Katarzyna Kalinowska, doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, przewodnicząca Radomskich Struktur Nowoczesnej, inicjatorka programu Oczyszczaczy Powietrza dla Przedszkoli. Zbigniew Neska, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, od 4 kadencji radny Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa.
Jakub Łuczycki, członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zamłynie. Agnieszka Prokopczyk-Tulik, główna księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. I atut to olbrzymia wiedza i doświadczenie. Anetta Malmont-Tomczyk, nauczyciel i dyrektor szkoły, wiceprezes Radomskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była nauczycielka w areszcie śledczym. Lech Barszcz, prezes RTBS Administrator, społecznik zaangażowany w działania na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w budowę przejścia dla pieszych przy ulicy Sycyńskiej czy przy parkingu przy ulicy Pieśni. Marcin Kaca, społecznik angażujący się w życie miasta. Marcin Dąbrowski, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu, właściciel i wydawca OK Magazynu, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z wykształcenia administratywista. Okręg czwarty otwiera listę Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia, zaangażowany w działania na rzecz radomskiego sportu. To jedna z wielu pasji pana dyrektora. Wieloletni członek Stowarzyszenia Radomskie Centrum Siatkarskie Czarni oraz były wiceprezes Akademii Sportu Radomiak. Marta Michalska-Wilk, radna Rady Miejskiej, pracowała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowskiego w Warszawie. Energiczna, pewna siebie, gotowa do działania. Jarosław Rabenda, aktor i reżyser teatralny, pisarz, działacz kultury, były dyrektor Klubu Środowisk Twórczych Łaźnia, współtwórca znanego w całym kraju ogólnopolskiego turnieju śpiewających poezję. Paweł Pastuszka, przedsiębiorca, od 25 lat już jako trzecie pokolenie, prowadzi rodzinną firmę, członek zarządu Cechu Piekarzy w Radomiu. Ewa Gawryś, instruktorka w dziale pracy socjalnej Centrum Wolanowska, społeczniczka, współtwórczyni i wieloletni prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Zmroza, autorka i koordynatorka projektów społecznych na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów. Bardzo znana postać i bardzo aktywna na swoim lokalnym forum. Mateusz Wojcieszak, lokalny watchdog, od wielu lat kontroluje działania władzy i miejskich spółek. Działa w największych ogólnopolskich organizacjach pozarządowych. Piotr Szprendałowicz, także doskonale Państwu znany, były radny Rady Miejskiej, a także członek zarządu województwa mazowieckiego, obrońca mieszkańców z Mieszka I 15, zapewne tę sprawę Państwo pamiętają, pomysłodawca pociągu Radomiak i autobusu Niepodległa. Jolanta Sokołowska, wieloletni pracownik służby zdrowia, prezes Stowarzyszenia Kobiety dla Radomia. Wspiera kobiety uzależnione i współuzależnione od alkoholu oraz kobiety, których dotyka przemoc domowa. Kandydaci okręgu numer 5. Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialny m.in. za radomski program drogowy, poprawę infrastruktury i bezpieczeństwa na drogach. Wiesław Wędzonka, radny Rady Miejskiej od kilku kadencji, wiceprzewodniczący Rady, członek Komisji Sportu, Komisji Regulaminowej oraz Komisji Bezpieczeństwa, pilot samolotowy i instruktor. Małgorzata Zając, radna Rady Miejskiej, działa w stowarzyszeniach pomagających innym. Pozyskiwała m.in. fundusze na modernizację DPS przy ulicy Struga. Kobieta z charakterem, ale też z empatią dla drugiego człowieka. Roman Korczyński, radny Rady Miejskiej i członek Komisji Budżetowej, Majątku i Rozwoju, ekonomista, jeden z twórców Centrum Druku 3D, wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Aleksandra Szczęsna, modelka i aktorka, wicemis Polonia 2012 oraz finalistka konkursu Miss Earth na Filipinach. Ambasadorka Radomia w Polsce i za granicą, działaczka społeczna. Patrycja Biesiadecka prowadzi z sukcesami swoją działalność gospodarczą, salony sprzedaży także poza Radomiem, ma dwóch synów, magister turystyki. I Adam Tokarski, prawnik, doktorant specjalizujący się w zakresie prawa konstytucyjnego, członek Rady Nadzorczej Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ogromne brawa! I żeby pokazywać, że jesteśmy konkretni i lubimy działać, a nie mówić, to właściwie pomału wszystko. Jeszcze dwie tylko rzeczy. Po pierwsze, chciałbym poprosić Państwa i Państwa o to, żeby Państwo zechcieli tu zostać, żeby koledzy dziennikarze mogli nam zrobić wszystkim zdjęcia. To pierwsza rzecz. A rzecz druga. Kampania tak naprawdę dopiero startuje. Coraz więcej plakatów na mieście, coraz więcej wizerunków osób ubiegających się o Państwa poparcie. Ale żeby nie było tylko tak,
że patrzymy na Państwa z plakatów, chcielibyśmy także rozmawiać o Radomiu. Dlatego proponujemy Komitetowi Wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości debaty jedynek. Takie debaty odbyły się, by w każdym okręgu debatowaliby oczywiście liderzy list w poszczególnych okręgach. Pismo w tej sprawie zostało już przygotowane, będę miał przyjemność przekazać je lub wraz z pełnomocnikiem wyborczym komitetu przesłać kolegom, koleżankom z Prawa i Sprawiedliwości. Liczymy na merytoryczną dyskusję. Wiedzą Państwo, coraz bardziej społeczeństwo nasze jest społeczeństwem obywatelskim. To, co ogólnomiejskie, to jest jedno, ale coraz więcej kompetencji i coraz więcej spraw zaczynamy załatwiać czy realizować w swoich małych ojczyznach, czyli w swoich okręgach. O okręgach chcielibyśmy rozmawiać. Zapraszamy do takiej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję 5 bardzo. Minut.